Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zelengrada. W dzisiejszym odcinku oczywiście wapno i trochę żniw rzepaku i tak sobie będzie leciał ten odcinek czerwcowy, lipcowy, przepraszam. Bo czerwiec był w poprzednim odcinku, już jest lipiec. Oczywiście nie pytajcie czemu tu jest słoma, no bo zapomniałem wyłączyć tyle. Zapomniałem wyłączyć słomy w trajmajnie i on sobie kosi na słomę i dlatego. Wiem, że to może słabo będzie wyglądać, jak tu będzie wapno i słoma leżeć, no ale trudno. Na przykład dam mnie codzienne wapnowanie po słomie czy coś. No a pracować tego nie będę, bo nie potrzebuję słomy. Sad już jest ogarnięty, wszyściutko rośnie sobie, więc kolejny odcinek. Teraz zrobię sobie żniwa. No właśnie, teraz sobie zrobię żniwa i co dalej? I co w kolejnym odcinku? Że kolejny jaki timelapse będzie? Z koszenia tych reszty pól. Tej pszenicy i owsa. No nie wiem. Czemu 30 metrów, to 24? To co ja robiłem na 30 metrów? A! Gnojmy to lalem, dobra. Już wiem, bo beczka ma 30 metrów faktycznie. Dlatego coś mi tutaj nie pasowało. Dobra. Nie no i powiem wam tak. Jest piątek, 5 kwietnia. Oczywiście musiałem się napić, jakby ktoś pytał. Jest piątek, 5 kwietnia, godzina 21:20. Ja nagrywam dla was ten odcinek na poniedziałek już. No ale znacie mnie już, że ja muszę mieć wszystko przed czasem nagrane. I w weekend najlepiej. Jutro sobota, jeżeli będę miał wolną chatę, no to... To też sobie ponagrywam odcinki. Bo to jest na piątek, na poniedziałek odcinek. O dziwo, zacząłem od poniedziałku nagrywać dzisiaj. A nie od czwartku, jak zawsze z fleta było. Zawsze był flet, a potem dopiero był Elengrad nagrywany. I zawsze na Elengradzie już nie miałem tematu, byłem wyrąbany jak... Jak kosmodisk, jak to tatuś mówi. No ale... Teraz stwierdziłem sobie, że zacznę sobie od Elengrada, no bo na flecie... W sumie też muszę save'a ogarnąć. Tutaj też ogarniałem save'a, bo musiałem dokończyć te pole kosić. To co zaszło, jak jest ze 20 minut zaszło. Albo może trochę więcej nawet. No bo 37 minut jest bieżąca sesja, a odcinka jest 4 minuty. No to 30 minut save'a ogarniałem, widzicie. Ogarniałem sobie wszystko i... Znaczy też wszystko. No to też nie ma do końca i... Sat ogarnąłem raz, dwa. Bo musiałem. No i tyle, nie? Tyle wam mogę powiedzieć. Sat jest ogarnięty, czeka teraz sobie na lepsze dni. Czyli na październik do zbioru. Tam sobie ładnie rośnie. Tutaj już kombajn stoi. A ja mam trochę do koszenia tych pól, ale to... Na spokojnie. 130 tysięcy na koncie, więc nie za dużo. Trochę sobie popłopnuję. Nie mówię, że cały odcinek, no bo nie. No wiadomo, tutaj wapnowanie jest dość trudne, ale tutaj jest ciekawe pole i chciałem to powapnować, bo i tak musiałem to zwapnować i tak, więc... Bo tutaj zaraz będzie Erik sobie siał. Znaczy, no nie dzisiaj, ale w sierpniu rzepak. Będzie sobie od razu tutaj siał rzepak i tyle, nie? Po tej słowie. Ja sobie poradzi po tej słowie.
Tylko, że teraz przez to nie mam nawożenia jednej dawki. Ajajaj. Dobra, coś się myślę. A mój pan. Tadadadam. No i ogień, nie? 60 stopni na GPS-ie i ogień. Tutaj do pierwszej. Tutaj zaraz będzie ciekawe, bo się coraz większa góra się robić. Bo jeszcze ten przejazd i będę na tym takim winklu tamtym, co zawsze, co kiedyś na początku był. Ale to się da. To ciekawe wygląda, jak on jedzie sobie tak skacze po tej słomie, nie? To jest coś ciekawego. Trajbań stoi sobie, odpoczywa. Teraz sobie pociągnę. Chyba ten winkel tam zrobię. Na dwa razy, czy to na trzy. Będzie git. Bo w sumie mogę zjechać na dół, wrócić i wtedy ten klin wyrobić, nie? To też by w sumie nie było głupie nie byłoby głupim pomysłem. Zjechać sobie na dół. Bo tak trzeba by zrobić jakoś. Jeszcze nie wiem jak, ale muszę pomyśleć. Nie wiem, choć się domyślam. Dawaj, dawaj. Jo, i chyba, no jednak chyba zrobię tak jak mówię, że zjadę sobie w dół i wtedy tutaj wrócę i zakończę ten clean. To będzie chyba nawet wygodniejsze niż teraz zrobić ten clean. No tu dość tych metrów jeszcze jest do zrobienia, jakby nie było, nie? Widać, ładny kawałek pola zrobiłem, no ale jeszcze dużo zostało tego pola. Wiadomo, to całego pola nie będę łapnął, nie? No to tam jest bez przesady, ale tak myślę, że do 15 minuty, 38 minut, 8 minut, no to dobre pół pola zrobię jeszcze. Tu też nie będzie takiej wielkiej góry, to też trochę szybciej powinno pójść. No tylko tu pod końcówką jest górka, ale już tam na sam szczyt tej góry nie muszę się wspinać, więc to też będzie już trochę szybciej. A to już dużo robi. Nie powiem, że nie. No i dawaj. Oporowo musi być. Jak oporowo, no to trzeba koguty jeszcze rzucić. I będzie git. I teraz tak. Tak to wychodzi. Więc ja muszę jechać tak. To jest plan. Tutaj przejechać tak. No i dobra, i gitara. Już wiem, jak to zrobić. Najważniejsze jest mieć w głowie ułożony plan działania. Teraz przejadę sobie tak. Tutaj do samego domku. Wrócę i będę na ten klinek zrobiony. I już wtedy, jak będę tutaj jeździł z wachem za chwilę, to już nie będę musiał się tutaj denerwować. No to zrobię tak. I sobie włączę tutaj wapno tak. No i ten klin jest tutaj zwaftowany, więc elegancko teraz długa, prosta tylko i dorzuci? No dorzucił niby. Nie wiem, gdzie tu się GPS zaczynało, ale tutaj gdzieś dalej na pewno. Gdzieś, no właśnie, tak sobie myślałem, gdzieś tu. No i opór do samej góry i wtedy ten mówię, tak jak mówię, ten klinek tam góry i wtedy tu też będzie się szło, tu będzie szło i szło to wapnowanie, nie? Że będzie potem oporowo. Dobra, to widziałem, to widziałem. No, po tym odcinku była przerwa na małe co nieco, na małą kąpiel. No i wtedy jedziemy z kolejną odcinkę chyba nagrywać. Chyba M-Krik będzie nagrywany. Tak sobie wymyślę. Właśnie myślę, czy M-Krika sobie nagrać, czy lepiej sobie nagrać Fleta. Fleta albo M-Krika, nie?
No ale Enkryk jest szybciej, a fleta to wiadomo, zawsze mogę sobie w poniedziałek nagrać, czy tam w niedzielę, przykładowo. W sumie Enkryka też, ale fleta mi bardziej ciągnie na fleta. Żeby nagrać, no bo fleta, na flecie się fajnie gra. Ja lubię grać na osadzie, więc... A teraz jeszcze nowy komin będzie na wiosnę, więc... Znaczy na wiosnę, no nie ma nowy komin będzie, więc teraz będzie już naprawdę się chciało tam grać. I tutaj wiecie, tutaj. Lengrad też się fajnie gra. Od początku tej serii się fajnie grało, ale teraz jeszcze bardziej chce mi się grać tutaj. Tą końcówkę. Żeby dokończyć i mieć spokój z tą serią już. Potem kombinować coś nad nowymi seriami, albo po prostu zakończyć YouTube'a i tyle. Muszę nad tym pomyśleć, no bo map jeszcze mam bardzo dużo pomysłów. Znaczy dużo pomysłów, dużo map po prostu i fajnych serii do stworzenia. Może to bardziej tak napsowych niż głosowych, chociaż głosowe też myślę, nie? No ale zobaczymy jak to będzie, jak to się w ogóle potoczy, czy ja w ogóle dalej będę na tej budowie robił cały czas, czy nie. Bo wiadomo, jak zmienię robotę, to też nie będzie tak kolorowo. To już nie będę miał tyle czasu, co teraz praktycznie, nie? Zależy, gdzie pójdę, jaki kierunek. Czy pójdę w kierunek gospodarstwa, czy jednak jakiś inny, nie? No ale jeżeli bym miał wybrać na przykład jakąś robotę w fabryce czegoś, to jednak wolę budować. Ja mi muzykę mogę sobie posłuchać, no ale no wiadomo, najlepiej do na gospodarstwo bym sobie poszedł robić. No ale z gospodarstwem to ciężko jest, nie? Znaczy ciężko, chodzi mi, że ciężko robotę dostać. Jednak gospodarze nie chcą, a ci duzi, tak jak łyskowo tutaj, to też nie potrzebują, bo oni tutaj mają trzech, tam czterech i oni nie potrzebują, tylko na żniwa tam. Jedną osobę, żeby do odwozu jeszcze była i tyle, nie? A to też dosłownie na tydzień to. Tak to wygląda. No i eleganto. Per favor, señorita. A może i całe pole zwapnięte? No jest 13 minuta, a ja mam tutaj już niewiele do zwapowania. Więc może jednak się pokuszę o to całe pole. W sumie tak teraz patrząc GPS-a, no to tą, w sumie tą większą część mam zaoptowaną, nie? Tą bardziej po długości. Nie rodzaj roślin, tylko nieaktywność, tylko skład grabicia. Tak to wygląda, więc tutaj już sobie takie bardziej krótsze, nie? To też szybciej powinno pójść. To najgorsze mam zaoptowane, więc... Do największej góry mam tutaj wszystko połapnowane, więc nie ma lipy teraz. Teraz tak naprawdę długa prosta i ogień, nie? Ja muszę tutaj sobie zrobić ten poprzecznik albo raz no dookoła, bo to się nie da. Tam gdzieś, gdzie są drzewa, bo tam gdzieś, gdzie były drzewa, no to tam jeszcze się dało, tak, ale tutaj... Tak jest taka wielka skarpa i to gówno, co się nie da nawrócić. Tam tyle to między drzewami jakieś przejechałbym. Ale wiadomo, lepiej mieć poprzecznik zrobiony i... Będzie fajnie. Pojadę śladem koło słomy, to będzie idealnie. Prawie na bok rzuca słomę. Nie rzuca za siebie, tylko bokiem wylatuje słoma, więc... Tak to wygląda. No i tak to wygląda. Tutaj za domkami, tutaj wapno rzucać. Trochę nawet przerzucam, tak z tego co widzę. Trochę nawet przerzucam tego wapna na granicę. W sumie to aż na płot leci, ale dobra. Tutaj zamalowałem sobie ten winkel, cypek.
Zamalowałem go trawą, bo stwierdziłem, że on mnie denerwuje. On po prostu był mały, a poza tym cosplay długo generował. Wtedy tam było tak, że on się tam na raz zrobił poprzeczniak i wtedy wiesz, ja raz w koło objechał, wtedy do te drzewa się klimował, a i idź pan taką robotą. Wolałem sobie to całkowicie odpuścić i wiadomo, że mniejsze pole lekko, no ale... Myślę, czy tego typka też tak nie wyrównać, tak podrównać tutaj, tak? No ale nie wiem, ten jest trochę większy, wiadomo, i szerszy, więc tego zostawię, ale tutaj może takie coś. Tak, o, na prosto. Też będzie strata, nie, no ale... Zobaczcie po tym teraz pierwszym sezonie, jak to będzie siewnik generował. Jeśli będzie siewnik lichu generował, no to po prostu tutaj przemaluje i będzie gitara. Zobaczymy, ocenimy powagę sytuacji. No i będzie git. Nie no, mówię, trzeba to zaraz tutaj iść na kombajn, bo jest 16 minuta. No ale zabawnuję to już. Niby 18 hektarów złapnowałem dzisiaj. A nie, 11, sorry. Bo tak, przecież jeszcze kosiłem w tej sesji, więc dobra, to nieważne. 11,5 hektara jest nawieziony, więc... Więc tak to wygląda. O, 3000 zarobił. Gnojówki jest full. Nie wiem, czy to będę rozlewał. Czy co z tym będę robił. No niby pola mam gotowe pod gnojowicę, więc... Znaczy, no będę miał po rzepaku, no ale dobra, zobaczymy. A jak to z waftem wygląda na tym polu, co będę kosił? No niby nie ma. To chyba tak było wapnowane, więc... Tutaj będzie trzeba złapnować tą 19. Tam 9 już mruga, że chce wapno też. Zobaczymy jak to. Jak to wyjdzie. No ale teraz mówię, no w kolejnym odcinku będą pewnie, może timelapse'a nagram sobie, ale jednak faktycznie, żeby na ten piątek był. Timelapse'a sobie nagram i tyle, nie? No i do tyłu. Nie, tu już dużo nie zostało, tutaj zostało, ja wiem. Z dwa przejazdy. Dwa przejazdy i koniec, więc. Aha. No nie ogień. No i dobra, i pole będzie zwapnowane, więc przy okazji będę wiedział, ile te pole na hektar, bo ja nigdy nie wiem. Bo to zawsze jest albo na raty robione, albo tu jest po prostu z jakimś innym polem robione na raz, więc 13,5 hektara tu jest. No fajnie, fajnie. Sobie machnę tak. I gitara. 13,30 dokładnie. Tam pół hektara pewnie było, gdy nie zamalowałem tego kawałka. A tak to jest 13,30, no ale... Teraz czas na rzepak.
Nie mogę, jak ty szybko ruszasz ten komuś, to jest coś pięknego. A tego drzewka nie przewidziałem tutaj, że będzie, więc. Nie no, ale tak jadę sobie. O, zapis. Tak sobie jadę dalej w te pole i nie widzę wapna tutaj, więc. Więc musiało dopiero być wapnowane. A możliwe, że i tak było, tylko nie pamiętam. Możliwe, że tak było, nie wiem. Jeszcze nie wiem, co się stało tutaj z tą 16 polem. To jest zawsze zagadka dla mnie od 2 sezonów na tym, o tym polu. Co mogło później tak? Czemu tu w ogóle ślady zostały? Nie wiem, czy taka rekultywacja popsuła, czy co? Trzeba będą się to kultywatorem przeciągnąć. Ale nie będą się to pługiem albo kultywatorem. Wiadomo, żeby tutaj teksturę zmienić. Chyba tak będą się zrobić, to po prostu nic innego nie wymyślę. Czy to wygląda jak nie wiem co? To wygląda jak nie pole rzepaku. Ślady w każdą stronę. I to raczej nie puści. Więc na szerokości całego pola 16 będą się zrobić. Cultivation i tyle. Będzie bez problemu. No 10 ton z przejazdu zrobiłem, nie? To jest hit. Do kawy. No i elegancko. To mi się podoba. 21:40, no to jeszcze 10 minut i będę kończył. Bo też nie chcę długiego odcinka zrobić, a chcę po prostu się myć i jeszcze w miarę o młodej godzinie nagrać tego fleta na osadzie. Tak żeby do tej 23:00 się wyrobić. Jadę sobie w kółko. Jak już tak jadę, to sobie objadę w koło całe pole i ten. Przy okazji dowiem się zakreślenie na same rzepaku, nie? To też jest ciekawa informacja w sumie. Ogólnie żaden kombajn nie kosi. A mógłby, więc. No ale dobra. Dla jego. To trzeba będzie, nie wiem, pewnie teren podrównać, albo tryban wypuścić. Bo tryban pewnie mu to skosił. No ale w tą stronę mapy, więc. Więc nie ma lipy. Siedemnaście to jest, więc jakbym kosił tutaj i dalej, to już by miał pełny zmiernik. No a ten byk ma taki zbiornik, że no, ma chyba to 250 to. On mógłby tam na 1 200 000 skręcić. I chyba tak sobie zrobię na ostatni sezon, no, ale nie obiecuję. Bo na ostatnim sezonie będzie soja tutaj właśnie na wszystkich polach, więc on będzie mógł kosić i kosić sobie te największe pola są. I to miejsce pola to na pewno trybine bym sobie oblatywał. Otwór 3 hiry. Gra teraz Counter Strike Go. Ej no panowie! Nie 22, a ja mi się chce. Znaczy no nie ma jeszcze 22, a mi się już chce spać. No jak to jest piątki. Mi się zawsze chce spać. Około 22.
Przynajmniej przed kompem, a jak zejdę z kompa, to tak. Znaczy powiem tak, jak jestem na kompie, to tak nie bardzo gdzieś chcę spać, ale jak zejdę z kompa i zacznę tutaj zarogonę, to powiem wam, że potrafię sobie zasnąć przed telewizorem. Przecież nieraz to kontroluję. Nieraz jak mi się uda, no to poczekam sobie do reklamy i pójdę po prostu spać, tak? A jak sobie przysnę, to najczęściej mnie mamusia budzi na fotelu. Mówi, do spania. No i już powiem wam, że nieraz mi się zdarzyło. Jak do szkoły chodziłem, to nie, ale jak tak zaraz do roboty, no to najczęściej, no to często mi się zdarza. Mi się tak pół do 12 komara przecież na fotelu. Potem jak już przytniesz komara, to już jest. Wtedy się tylko przebudzę, żeby iść do kibla, wdoić się, no i rozebrać się i spać do łóżka, tak? Więc tak mniej więcej to wygląda. Bo trzeba iść się umyć, bo wiadomo, piątek. Ostatni odcinek dość ładnie siadł z osady, więc. Bo miał 100. To 45 miesięcy aktualnie. Jakby ten film widzicie w poniedziałek, no to pewnie ma z około 200. Tak myślę, że przez tę sobotę niewiele trochę naciągnął ten film, ale nie wiem ile naciągnął. M-Krik ma 152 wyświetlenia na chwilę obecną. Nie, no ale to pole to tragicznie wygląda. W ogóle jak to wygląda, to nawet wstyd kocić tu. Kawałek prostej było. A on jest 120, nie? To ten komu jest. Ten komu jest czymś pięknym. Ktoś, kto wymyślił ten komu, to. Panie. Raz byle przez tą szesnastkę przejechać. O, patrz, chciałem zobaczyć, ile było z tego kolejnego, ale zapomniałem. Rydę, no. Ale coś mogło być koło 205. Nie mogę, jak to wygląda, jak to kosi w ogóle. Pojeżdżony całe pole. No będę się tak kultywatorem przejechać i tyle, tak? Chyba co innego, ja tu nic innego nie wymyślę. Nie, no to jest coś pięknego, nie? A znowu miniaturki z wapnowania nie będę robił, no bo to jest szalenie, ostatnio było. Dobra, 30 minuta jest odcinka, więc będziemy kończyć. Podajemy sobie do końca, no i wiadomo, ja to zrobiłem tutaj raz dookoła i dwa paski, no to. Jakby nie było coś tam sobie pokosiłem tego rzepaku, a resztę sobie zobaczycie w timelapsie, który będzie już w piątek. Bo raczej nagram sobie go co sobota, to może jutro go nagram. Więc zobaczymy, może sobie nawet jutro nagram. A jak nie, to w niedzielę sobie nagram, co zapomnę. Na pewno na tym terenie chciałbym wtedy wszystko pokosić. Wszystkie pola już.
Plymouth. No i dobra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć i pa pa. Do następnego odcinka. Trzymajcie się cieplutko i tak, i tyle. Nic więcej wam nie powiem. Cześć.